Witam serdecznie, nazywam się Izabela Podlaska-Konkel z portalu czary.pl i przedstawię Państwu horoskop tygodniowy na dni od 16 do 22 września 2013 roku. W tym tygodniu wiele się będzie na niebie działo i też w naszym życiu, ponieważ zbliża się pełnia księżyca w znaku ryb, a to oznacza, że Słońce, które jest w znaku panny, będzie naprzeciwko księżyca, które w czwartek znajdzie się w znaku ryb. Te dwa znaki Zodiaku to są znaki, które są naprzeciwko siebie, czyli to są dwa bieguny jednej sprawy znak Panny, w którym jest słońce, to jest rozum i analizowanie wszystkiego i podchodzenie racjonalnie do y, wyborów życiowych i rzeczywistości. Natomiast ryby, tam gdzie jest księżyc w tym tygodniu w pełni, to jest znak przeczuć, intuicji, uczuć, emocji i y, artystycznych różnych wydarzeń. Więc w tym tygodniu będziemy rozdarci między tym, co trzeba zrobić, to co rozum nam podpowiada, a między różnymi inspiracjami, emocjami, przeczuciami, które nam będzie dusza i serce podpowiada. Musimy więc w tym tygodniu być bardzo ostrożni w podejmowaniu decyzji, ponieważ księżyc w znaku ryb podczas pełni może sprawić, że w, m, bardzo szybko pod wpływem jakichś emocji i uczuć możemy podjąć bardzo ważną decyzję. Lepiej się na pewno wcześniej zastanowić. W tym tygodniu w, na niebie też w pierwszej połowie tygodnia utworzy się koniunkcja Wenus z Saturnem w znaku Skorpiona, co oznacza, że pierwsza połowa tygodnia nie jest dobra na wszelkiego rodzaju sprawy finansowe i uczuciowe. Wenus w koniunkcji z Saturnem to jest taki czas, kiedy ludzie nie będą nam aż tak przychylni, jak myśleliśmy, a jeżeli ubiegamy się o podwyżkę lub o jakieś pieniądze czy windykujemy zaległe faktury, to też pierwsza połowa tygodnia to nie jest dobry czas na to, ponieważ ludzie nie będą chętnie współpracować. Jeżeli chcecie podpisywać umowy długoterminowe, ważne, to też lepiej z tym poczekać na, do drugiej połowy tygodnia, bo Wenus koniunkcji z Saturnem, to jest taki aspekt, że jakiś szczegół niekorzystny może nam umknąć i w tej umowie się yy, zostać lub po prostu nie będziemy z tego potem zadowoleni, zadowoleni. Druga połowa tygodnia, bardzo dużo się będzie działo, pełnia właśnie w znaku ryb sprawi, że będziemy rozemocjonizowani i przede wszystkim nastawieni na kontakt i na emocje. To jest dobry czas, żeby wyznać komuś uczucia, dobry czas, żeby się spotkać z kim ważnym i przede wszystkim yy, pomyśleć trochę o rodzinie, emocjach i uczuciach. Im bliżej końca tygodnia, tym więcej będziemy chętnie będziemy uczyć się podróżować i poznawać innych ludzi. W piątek Wenus w kwadraturze Merkurem, przepraszam, w kwadraturze z Jowiszem, to jest bardzo dobry aspekt na podróże, na załatwianie spraw zawodowych i na umawianie się z klientami albo po prostu ze znajomymi. W weekend też będziemy czuli, że podskórnie, że coś się zmienia, że coś zaraz będzie nowego, ponieważ zbliża się astronomiczna jesień. W niedzielę wieczorem słońce Przejdzie do znaku wagi, i już cały następny tydzień to będzie nowa pora roku i nowa energia. Ale jeszcze cały weekend będziemy pod wpływem słońca w znaku panny, co oznacza, że chętnie będziemy zapisywać się na różne kursy, odwiedzać znajomych, podróżować, wychodzić na rower i bardzo aktywnie spędzać czas. Znaki okniste, czyli barany, lwy i strzelce, będą w tym tygodniu bardzo zadowolone z tego, co same wymyślą i zrobią. Szczególnie barany będą bardzo skłonne do dzielenia się swoimi doświadczeniami, pomagania innym, pełnia w znaku ryb sprawi, że troszeczkę zmiękną serca baranów i jak zawsze są samodzielne i nie oglądają się na innych, tak w tym tygodniu warto komuś pomagać i przede wszystkim rozmawiać. Druga połowa tygodnia może baranom przynieść bardzo ciekawe i cenne informacje zawodowe. Lwy w tym tygodniu powinny uważać na sprawy finansowe. Koniunkcja Wenus z Saturnem, która jest niekorzystna dla Was lwów w tym tygodniu, sprawia, że liczcie każdy grosz, szczególnie w pierwszej połowie tygodnia. Nie zgadzajcie się na wszelkie warun wszystkie warunki e, współpracy e, od razu. Druga połowa tygodnia to jest rozluźnienie już takiej napiętej atmosfery i będzie wtedy Wam łatwiej podejmować decyzje, czy zawodowe, czy uczuciowe. Strzelca natomiast w tym tygodniu będą bardzo zabiegane, bardzo e, niezdecydowane, gdzie naprawdę chcą być. Pełnia w znaku, w znaku ryb będzie na dzia działać bardzo silnie na strzelce, a to oznacza, że będą chciały robić rzeczy naraz. Bądźcie bardziej spokojni, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, bo ten tydzień może wam przynieść wiele nowych obowiązków lub wyzwań, które warto, którym warto podołać. Znaki ziemskie, czyli panny, byki i koziorożce w tym tygodniu odpoczną i przede wszystkim będą bardziej polegać na innych ludziach. Pełnia w znaku ryb, szczególnie dla panien będzie bardzo, bardzo ważny tydzień, ponieważ tak jak panny są zawsze zaradne i takie za się samosie, to w tym tygodniu będzie wam potrzeba pomocy innych ludzi, a przede wszystkim wsparcia i takiego emocjonalnego zrozumienia. Nie bądźcie osobami, które są zawsze obowiązkowe, czy zawsze stają na stanowisku, czy wstają o 6 rano, żeby coś zrobić. W tym tygodniu troszeczkę nie nadużywajcie swoich jakby limitu swojego Organizmu, ponieważ niektóre panny, które są bardzo przepracowane lub o słabszego zdrowia, w drugiej połowie tygodnia mogą się gorzej poczuć, więc podczas pełni uważajmy, nie nośmy zbyt ciężkich rzeczy i przede wszystkim dbaj, dbajmy o siebie. To jest rada dla wszystkich panien. Byki natomiast w tym tygodniu będą liczyć pieniądze, będą liczyć też na swoich znajomych i wiernych przyjaciół. Koniunkcja Wę z Saturnem w opozycji do waszego znaku Zodiaku pokaże w tym tygodniu, kto tak naprawdę Wam sprzyja, kto jest Waszym prawdziwym przyjacielem. I nie bójcie się w tym tygodniu prosić o, o pomoc i testować właśnie znajomych, bo to jest dobry moment, żeby y, zwrócić się o pomoc i zweryfikować wszystkie obietnice, które inni Wam kiedyś składali. Natomiast koziorożce w tym tygodniu będą bardzo spokojnie podchodzić do wszystkich spraw, mimo że pełnia to jest zawsze taki czas zamieszania, koziorożce dobrze się czują w takim momencie, kiedy coś się w ogóle dzieje, bo to znak kardynalny, yy, ziemski. Więc. W tym tygodniu koziorożce będą iść na pomoc, będą robić nowe różne rzeczy i przede wszystkim to jest dla was dobry czas, żeby zaczynać nowe inicjatywy, podpisywać umowy i przede wszystkim dogadywać się z ludźmi. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki w tym tygodniu będą troszeczkę zdezorientowane taką aurą na, na niebie i bardzo długo będą musiały się orientować, co tak naprawdę wokół nich się dzieje. Szczególnie bliźnięta mogą być wyjątkowo zabiegane, wyjątkowo nieskoordynowane. Dobrze jest polegać na innych ludziach, zapytać się która godzina, żeby się nie, nie spóźniać i przede wszystkim bliźnięta powinny w tym tygodniu postawić jasno sprawy emocjonalne uczuciowe. Jeżeli ktoś sprawia Wam jakieś kłopoty, ktoś unika z Wami rozmowy, to bliźnięta w tym tygodniu nie wytrzymają i będą chciały dopaść tą osobę i wyjaśnić jakieś wątpliwości. Pełnia Księżyca sprzyja temu, ale uważajcie, bo ta pełnia jest w kwadraturze do Waszego znaku, czyli to co usłyszycie nie Zawsze może Wam się podobać. Natomiast im bliżej końca tygodnia, im bliżej weekendu, te sprawy, emocje, negatywne sprawy będą się uspokajać i wyjaśniać pozytywnie. Y Wodniki natomiast w tym tygodniu będą bardzo zabiegane, bardzo pracowite, to jest dla Was dobry czas, żeby umówić się z ważnymi osobami, które kiedyś obiecały Wam pomóc i teraz wyegzekwować tą obietnicę. Wenus w koniunkcji z Saturnem w kwadraturze do Waszego znaku sprawia, że w tym tygodniu powinniście bardziej być oszczędni, nie szastać pieniędzmi i nie kupować sobie wszystkiego na wyprzedażach jak leci, tylko robić to rozsądnie i z głową. Wagi natomiast już będą odliczać czas do niedzieli wieczorem, kiedy Słońce przejdzie do ich znaku zodiaku. To jest taki osta ostatni moment, kiedy możecie się czuć trochę zdezorganizowani, zdezorientowani tym, co się dzieje, i przede wszystkim nie przejmujcie się, że nie, 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 nie panujecie nad wszystkim, szczególnie w sprawach zawodowych, bo już w przyszłym tygodniu, kiedy Słońce wejdzie do waszego znaku, poczujecie się o wiele lepiej, więc to jest tydzień dla wak, żeby tak, na, tak naprawdę trochę przeczekać, robić to, co trzeba, ale Więcej wysypiać się i być bardziej wypoczętym, bo to Wam najbardziej sprzyja wagi w tym tygodniu. Znaki wodne, czyli ryby, raki i skorpiony. W tym tygodniu będą bardzo dobrze znosić wszelkie niewygody, ponieważ będą mieli, miały zawsze jakieś większe cele, większe rzeczy do zrobienia niż, niż zwykle. Będą się czuły bardziej ważne. Szczególnie raki, które zawsze chcą pomagać innym. Ta pełnia w znaku ryb bardzo Wam sprzyja, sprzyja znalezieniu bratniej duszy i nawet niektóre raki poczują się wreszcie jak w domu w jakimś miejscu, gdzie od, od jakiegoś czasu nie czuły się dobrze. Więc to jest dobry czas dla raków, żeby się gdzieś zadomowić, przyjaźnić i przede wszystkim nie bójcie się mówić o, o swoich uczuciach i poka pokazywać ich, z czym tak naprawdę raki w ogóle nie mają problemów. Skorpiony w tym tygodniu muszą być ostrożne, ponieważ Wenus w, w koniunkcji z Saturnem w waszym znaku zodiaku w pierwszej połowie tygodnia sprawi, że ktoś może zawieść wasze oczekiwania, ktoś może się spóźnić lub przyjść, nie przyjść na spotkanie, a przede wszystkim jacyś ludzie mogą czegoś od was cały czas chcieć, a wy nie macie na to zupełnie czasu. Yy, może nawet byście mieli ochotę, ale właśnie w tym tygodniu musicie bardzo dobrze planować to, co będziecie robić. Yy, jakaś starsza osoba może wy, wymagać Waszej pomocy lub rady. Nie ociągajcie się z yy, ważnymi sprawami, bo druga połowa tygodnia to jest bardzo dobry czas dla spraw osobistych i uczuciowych, a pierwsza połowa dla skorpionów bardzo dobra właśnie dla wyjaśniania jakichś spraw zawodowych. Ryby, które w tym tygodniu będą tak naprawdę najważniejszymi znakiem zodiaku, ponieważ pełnia jest właśnie w znaku ryb, poczują w tym tygodniu, że wreszcie coś od nich zależy, że wreszcie chcą się na coś zdecydować i ryby w tym tygodniu będą kierować się swoją intuicją, uczuciami i przede wszystkim swoimi sympatiami i antypatiami. Jeżeli podpadliśmy jakieś rybie, to w tym tygodniu ona nam nawet odważy się o tym powiedzieć. Wszystkie ryby w tym tygodniu powinny domagać się o tego, co im się od dawna należy, w sprawach zawodowych może przynieść ten tydzień dla ryb nową propozycję lub jakieś bardzo ważne spotkanie, na które nie zaśpijcie albo nie, za, nie spóźnijcie się. Pokażcie się w tym tygodniu ryby od profesjonalnej strony, a na pewno będzie to procentować na na, przez najbliższe miesiące. Wszystkim znakom zodiaku życzę udanego tygodnia, a po więcej horoskopów i wróżb zapraszam na www.pl.